you get to hear me now. If you get to hear me now. No cześć, tutaj Espace, dzisiaj ze mną Twister. No cześć, tutaj ja. I powiem tak, trochę mnie nie było, za co przepraszam, bo minęły chyba 2 tygodnie, być może troszkę więcej. W sumie nie, ostatni odcinek był 31, była to loteria, więc no prawie 2 tygodnie, trochę mnie nie było, przepraszam, ale postanowiłem, że nagram sobie tutaj dla was fajny odcinek. Razem właśnie tu z moim kumplem Twisterkiem. Którego ostatnimi dniami, albo nawet w ciągu tych 2 tygodni, pazernie olewałeś znowu. Nie, i tutaj też wychodzę z tłumaczeniem, bo nie było mnie nie z tego powodu, że mi się nie chciało, czy nie z tego powodu, że miałem lenia, tylko po prostu pracowałem, dużo pracowałem przez ostatnie 10 dni. Dzisiaj jest 12, jest to drugi dzień wolny w trakcie. To ty nie powiesz. Jest to mój. 12. Tak, jest to drugi dzień wolny od początku miesiąca dla mnie, więc tak to wygląda nieciekawie. Bądź ciekawie, zależy dla kogo. I po prostu. Ale dowcipnisz. Ale ze mnie dowcipnisz, ha. I nawet mi się uśmiechnęły wargi. I nawet tak wiecie. Twister jest nieokrzesany po prostu, a to już wiecie. Jeszcze warto dodać, że mam tutaj symbol łowcy głów. Tak, ja mam pieczęć kapitana, nie wiem. I że mogę sobie szybciej expić i dlatego sobie szybciej expię, nie? Ja mogę się szybko tepnąć u kapitana Forklarasza z Portu Tuzmer. Tak, on takie coś może zrobić. Ogólnie mój głos może być taki lekko, nie że przepity, tylko po prostu taki suchy. Ponieważ dawno nic nie pił. Więc. I to nie, że ja jestem jakimś alkoholikiem teraz. Dobra, czy coś. Po prostu wytłumacz wszystkim, że przez te całe 2 tygodnie, przez które cię nie było i olewałeś mnie tak dosłownie, po prostu jedyne co robiłeś w swoim życiu, to katowałeś swoją wątrobę, więc. Po co ci jakieś tłumaczenie? Winny się tłumaczy, dziękuję. Ale to nieprawda, bo ja pracowałem dużo. A po pracy, między pracą ale a pracą. Ja wiem jak było, wiem jak teraz jest. No to jak wiesz, no to po co się pytasz? Coś takie ciekawskie jajo się z ciebie zrobiło. Ciekawskie jajo? Tak. Ogólnie może wypowiedz się na temat. Nie wiem, na jaki to. Eventu. O. Jezu, to już który raz mam się wypowiadać, nie wiem. Sam powiedzieć, no jest. Nie wiem. Dzień. Jest. Teraz ci powiem, który dzień jest. No jutro będą już 2 tygodnie, albo 2 tygodnie od rozpoczęcia eventu, tak, to jest poniedziałek. No i przez ten event nie spadło nic, a szczerze jakoś nie chce mi się za bardzo teraz bić tytanów, czy tam kolosów. No a jak już wejdę, to zbiję. Ja no powiem tak, 2 razy na live biłem sobie tego 80 na ja klasiku, na klasiku, na perkunie. Nie no, ubiłem chyba nawet więcej niż 2 razy i w sumie no szału nie ma, tam jakieś te heroiki, jedną herobuty chyba złapałem, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle nawet sobie na ten klasik zobaczę co tam poleciało, chyba herobuty, jeśli mnie pamięć, tak, herobuty, nie jest to może coś niebywałego super ekstra, ale jest, tak, więc ej, fajnie jest talizman, tutaj widzę fajny taki ten pakiet premium, dobra, nieważne. Ja jestem ciekawy, czy będzie coś takiego jak talizman kapitana, że wiesz, że jak padniesz u kapitana, to respisz się tylko 10 sekund. To nie jest głupie w sumie. To nie jest głupie, także warto było. Tak, ja też połaczę sobie po wszystkich serwerach, bo ja nie pamiętam co, gdzie i jak. Tu ja mam w ogóle Bogo z Expem jeszcze na Unii, więc sobie na Unii w sumie. Mogę trochę poexpić, bo nie pamiętam, ten event z Bogiem był w czwartek, tak? W czwartek był. Czy kiedy? Nie pamiętam. No, w czwartki i we wtorki jest chyba, no nie? Tak, i udało mi się zgarnąć doświadczenie zdobyte nocą, czyli ten event nocnego Marka, czy jakoś tak to się nazywało. I w sumie zostawiłem sobie już tak tą postać, bo już nie była mi jako taką potrzebna, czyli nie, że nie było potrzebne, w sumie tylko nie miałem czasu, żeby sobie na niej pograć,
po XP i tak dalej. EQ tu jest takie troszeczkę zmodernizowane, jeśli chodzi o przez ostatnie tygodnie. To tutaj w ogóle dziękuję wszystkim, którzy jakoś przyczynili się do tego, by pomóc, czyli zostawić jakiegoś tutaj heroika. Proszę nie wzdychać tak głośno. Bo co mi zrobisz? Bo odstraszasz po prostu widzów. Odstraszasz, tak. Swoim ryjem odstraszasz wielokrotnie. I przez dwa tygodnie już widzicie, jaki on jest wulgarny? No ale to twoja wina, bo ty nie miałeś tutaj ze mną ten... No, olewałeś. No, nie miałem czasu po prostu. Jasne. Jak ja... Słuchaj, ja chodziłem do pracy. Idź, nawet gdy miałeś wolne. Nie. Ja wam coś powiem. On mówi, wrócę o 24. Czekamy, z Donamiskiem czekamy. Pierwsza, nie ma go. Czekamy dalej. Nie ma go. I to już mówię, dobra, druga, idę spać. A on mi pisze, druga, 15, za 20 minut jestem. Miałem być godzina 23-24, a przyjechałem o 20, po wpół do trzeciej. Nieprawda, to są... Prawda, mogę dać rozmowy. Nic na mnie nie ma. Jezu, to raz się zdarzyło po prostu, że... Ja mam więcej rozmów, jak jeszcze pisałeś mi kilkukrotnie, że alkohol to zło. Prawda, alkohol to zło. Pamiętajcie, drodzy użytkownicy, że nie warto igrać z alkoholem, bo może wykończyć organizm, więc musicie o tym pamiętać. No a co ja mogę powiedzieć? No, mi się osobiście wydaje, że wrócę silniejszy i właśnie teraz wracam silniejszy. Tak. I teraz expię sobie ścianą ognia i na 70. Ty ciałem jesteś silniejszy, ale wątroba już tak nie mówi. Wątroba też jest cały czas, chociaż ostatnimi czasy jest trochę z nią słabo. Ogólnie z jelitają trochę słabo, bo przyznam się, że ostatnio głównie moja dieta opiera się na fast foodach, więc no nie ma czym się chwalić. A potem jest się ulanym. No, Twister coś o tym wie, ja na szczęście... Nie, ja nie muszę o tym wiedzieć, ja na szczęście mi jeszcze trochę brakuje do bycia ulanym. Dlatego, no mówię, no, trzymam się dobrze, trzymam się ramy. I się nie posramy, więc no, nie wiem, no. Jest w miarę okej, okay, nie? Więc teraz postaram się jak najczęściej robić te odcinki. Czy najczęściej, no... Wtedy, kiedy po prostu będę miał na to czas. Nie lubię robić też, raczej ogólnie było parę live'ów w tej przerwie, co zresztą pewnie no, widzieliście, byliście. Ale no tak jak mówiłem, no nie chcę robić też na siłę, bo to wtedy widać, że nie jest to takie kolorowe i fajne. To da się wyczuć, da się zobaczyć. Daj się wyczuć. No i dobra, wyłazimy sobie z tych minotarów, bo już mi się tutaj nie chce ekspić. Wbiłem sobie 71. Zobaczymy, co tutaj się dzieje na moim tropicielu 166. Można gąsa sobie pójdę. O, tu widać, że szukałem z jakieś 3 miesiące temu Atali, więc spoko. 3 miesiące No bo nie pamiętam, kiedy zaraz chodziłem na tego tropiciela. O, tu będzie właśnie zaraz 80 bity. A szkoda, że ten 80 jest bity tylko do 105, bo w sumie bym sobie 113 go bił, nie? No 113 może 130 bić, one nie są z przewagą. No, więc... Ale z jednej strony fajnie, że ci tytani tak są, ale z drugiej strony to nie podoba mi się to, bo według mnie powinno się zachęcać młodzież do tego, by wyszła z domu, by spotkała się z kolegami, by zaznała świeżego powietrza, a nie jak tutaj pewne osoby z Orwidi, czytaj Dodger lub czytaj Faun, którzy na tej grze spędzili tyle życia, że no przykro się robi, no co mogę wam powiedzieć, no. Pamiętajcie, kto się torbą urodzi, walizką nie umrze, takie jest święte ludowe porzekadło, albo jest też takie porzekadło, że kwiecień w plecień ale... raz przeplata, jebać fauna, tralala. O, ale fajnie zrobiłem. Dodgerowi... A, przepraszam, to jest family friendly content. Tak, my nigdy nikogo nie obrażaliśmy. Ja nie powiedziałem nic, ja nie mam do nikogo nic Orwidi, nawet szacunku czasem. A czy nie, ja akurat Orwidię szanuję, bo serwer jako tako jest fajny. Tylko po prostu jest tam parę osób, które... To ja mówię. Minęły się z powołaniem, no nie ma co też pakować wszystkich do jednego wora.
Tylko ja ci nie chcę nic mówić, ale ci ludzie na Orvidi, co tam z sobą, oni grają praktycznie od początku na Orvidi, wiesz o tym. Tak, a ja... Ja Orvidi znam od podstawy praktycznie, ja bo... też, bo grałem tam w 2013 roku. No a kto był zarządcą wtedy? Ten co powstawał, znaczy nie pamiętam, kto był zarządcą. A to był mój kumpel. Mogę udowodnić, że grałem, mogę udowodnić to, niezbitymi dowodami, rzecz jasna. Patrzcie tu, loguję się na mojego tropiciela. Idę sobie do depozytu. Ja wam to pokażę, bo wy może tego nie wiecie. O, tutaj sobie idę, hop, hop, hop. Tutaj w ogóle, o, jest napisane jakieś lega, nie wiadomo dlaczego. I patrzcie, idę sobie tutaj, hop, hop, hop. Tu jakieś w ogóle naszyjniki z tej nowej elitki są. Tutaj sobie nie trafiłem. Wpłacę sobie 9 M do depo. Być bogatym, Richie. O, już mam 2090 M, czyli 2090 M. W depozycie. Już wam pokazuję. Tu. Widzicie? Tu. Ej, ja tutaj pierwszy raz byłem 5 lat temu. 5 lat temu mam certyfikat ukończenia szkolenia w dniu 11.08.2013, więc rocznica właśnie minęła. I jestem z tego dumny. Znaczy, ja też. Znaczy, no tak, no dobra, no jestem z tego dumny, no. I tu mam takie różne fajne rzeczy, które się wam mogę pochwalić. Tu mam kulki na przykład dużą, tu mam legendy, o, które są na przetopienie, ewentualnie na kiedyś, jak się dorobi któreś tam postki. To, o, a tu jest, pamiętacie to, jak sobie to zlatałem? To było dawno temu. O, takiego kwiatowa bogini. Nie, ona jest kwiatowa? Nie, kwietna, ale kwiatowa też może być. No, więc tym pozytywnym jak kwietna bogini akcentem, która może emanować magią. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawić łapeczkę w górę. 218 łapeczek to startuje kolejny maraton z cyklu 10 ciekawostek o mnie, Twisterze, Dynamisie i rozdaję kody z Margonem Camp. Możecie zostawić komentarz, suba i co? Ja się z wami żegnam. Był ze mną dzisiaj Twister. Pozdra. No i pozdrawiamy. Cześć!